O zgrozo. Frakcje. To jest dopiero killer pugowych rajdów. Jeżeli chcecie dowiedzieć się, jak ubić tego bossa, to was zapraszam. Ja jestem Jak To i zaczynamy. Frakty, o zgrozo. To jest naprawdę mistrz, jeśli chodzi o mordowanie pugu. Tyle razy, co raj się rozpadł na tym bossie, raczej bardziej części, na tej arenie najlepiej to powiedzieć, to nie mam pytań. Jest to zdecydowanie mistrz, jeśli chodzi o Wotelka. I dlaczego tak się dzieje? Najczęściej dlatego, że ludzie nie wywiązują się ze swoich zadań. Na przykład ktoś dostanie trzymania, nie wiem, paladyna i go nie trzyma. Ktoś dostanie przerywanie casta Lokowi, nie przerywa i tak dalej, i tak dalej. Ale już tłumaczę, o co chodzi. Na dziesiątce walczymy przeciwko piątce przeciwnej frakcji, czyli Horda walczy z Alliance, a Alliance z Hordą. A na 25 z dziesiątką mobków. I teraz tak. Na piątce jest jeden healer i reszta to tam przeszkadzajki. A na 25 jest zwykle trzech healerów i reszta przeszkadzajek. Kombinacji jest mnóstwo, ale jest pewna zasada taka dość ogólna dla bardziej ogarniętych grup i dla mnie. Jeżeli jesteśmy w gildii, jesteśmy ogarniętą grupą, no to ktoś pilnuje Huntera i jego targetu. Cały czas sobie łuska Huntera i pilnuje jego targetu. Target Huntera ma zawsze podbiec do Huntera. Wtedy Hunter jest bezużyteczny. Ale jeżeli nie mamy tak ogarniętej grupy, no to Huntera niukujemy jako pierwszego, bo po prostu ora niesamowicie. Hunter tutaj jest największy damage robi, więc staramy się go jak najszybciej ukatrupić, jeżeli nie mamy ogarniętej grupy, tak jak mówię. Jest kilka innych postaci, które są istotne do blokowania, do przerywania, dlatego najczęściej raid leader przydziela osoby. No nie będę tutaj rozpisywał kto jak co. Ja na przykład osobiście często biorę na sobie Loka, bo mi wygodnie mu przerywać. Teraz właśnie kastuję Inferno. Wystarczy mu strzelić kika. Dlatego bardzo często właśnie na przykład Rogal jest świetny do przerywania castów, bo ma kidney shota, ma chip shota, ma kika, ma blinda i goja. Ma bardzo dużo umiejętności, które przerywa castowanie, więc rogale powinni zająć się tylko i wyłącznie siedzeniem na swoim targecie i przeszkadzaniu temu mobowi w wykonywaniu jego czynności. Tak jak mówię, najczęściej raid leader przydziela, jeżeli to jest gildia, to na pewno tak będzie. Raid leader przydzieli wam jakieś zadanie, macie to wykonywać i to jest wasze zadanie. To się dzieli tak, że na każdym celu siedzi ktoś. Więc powiedzmy, że 9 osób, bo jeden to jest target, na 25 oczywiście mówię. 9 osób siedzi i przeszkadza na swoich targetach, czyli w każdej klasie, a reszta po prostu niukuje stopniowo każdy cel. I powiedzmy, że jak padnie już Hunter, później można na przykład NH zabić, można zabić Rogala. Jak już tam powiedzmy padną ze 4 mobki, to później często jest coś takiego robione, co według... No ja nie do końca to rozumiem, dlaczego tak raid liderzy dzielą. Ale koniecznie chcą zachować jakąś kolejność ubijania tych mobków. Nie do końca to jest dobre. Według mnie, jak już padną te 4 najbardziej kąśliwe, które bardzo przeszkadzają, a raczej te, co były jako pierwsze zaplanowane do ubicia, to później powinno się zbijać te, co mają najmniej HP, bo wtedy szybciej to wszystko pójdzie, tak? Ma ktoś mało HP, bo ktoś tam na przykład cały czas kąsa. No i tak jak ja tutaj Loka, cały czas mu tą stopniowo życie zabiera, tak? I w pewnym momencie, no to mój target będzie miał najmniej HP. Więc warto mi pomóc, dobić, ja będę wolny, wtedy pomogę ubić inne, tak? Tak jak widzimy, tutaj już padają powoli te czempiony. I na przykład Szokul ma połowę HP. Najpierw Tyriusa trzeba by było dobić. Tyriusa Duskblade'a. A później chyba Szokula, jeśli dobrze pamiętam. No i właśnie o to mi chodzi, że...
A właśnie, bardzo istotne jest tutaj, jeżeli jesteśmy w gildii. I no, każdy z nas ma język, większość z nas ma mikrofon. Jak ktoś sobie nie radzi ze swoim, no bo dostał fira, bo dostał coś tam, to trzeba mówić o tym. Mówimy o tym na razie, pomóżcie mi, bo nie radzę sobie, uciekam i tak dalej, i tak dalej. Tu jak widzimy, Hunter w ogóle jest bity. W ogóle nie jest bity w sumie, ma Mag go tam kąsa czymś. A Hunter sobie stoi i strzela. No to jest puk, tego nie zrozumiesz. Ale Szokul już prawie pada, Duskblade też już położony. W ogóle już mało zostało. I teraz istotna rzecz. Bardzo, bardzo, bardzo trzeba się nastawić tak jakby pod walkę PvP. Czyli jakieś tremor totemy, dispele, to wszystko wchodzi tutaj w ruch, bo co chwilę będzie coś takiego związanego z PvP. Na przykład Paladyn pod koniec swojego życia rzuci bańkę. Dobrze ją zdispelować. Priest cały czas będzie próbował firować. Mage zamieniał w owce. No cały czas coś będzie się takiego działo, dlatego bardzo dużo jakichś dispeli, bardzo dużo jakichś PvP skilli trzeba tu używać. Tak jak mówiłem, Rogal ma 5 umiejętności do przerywania casta, razem z Vanishem oczywiście, bo to trzeba też używać, żeby po prostu, no jak na swoim celu przerwać jak najwięcej tych umiejętności. Tak naprawdę tutaj bardzo często ludzie prześcigują się, no to już jak tak bardziej doświadczeni gracze, prześcigują się nie w DPS-ie na tym bossie, tylko w interruptach. Kto więcej przerwał jakieś czynności. Jak widzicie, ja tutaj już mam pomoc trzech osób. Hunter mi pomaga i jeszcze chyba to jest Dekacz, nie jestem pewny, albo Warek. Warek mi tu pomaga. I ja już miałem mopkę, co miał low HP. Już widzę, że mi pomagają, sam się odpalam na niego, już mniej się skupiam na przerywaniu, już teraz chcę go tylko dobić, żeby jak najszybciej upadł. Dlatego bardzo, bardzo dobrą taktyką uważam to, że jak tam zabijemy ze 3 cele czy 4, no to powinno się już skupić na dobijaniu tych tych low HP-ków, no. Wiadomo, druidowi trzeba przeszkadzać, tu mamy resto Dudusia. No to też, no, co tylko się da, jakieś kidney shoty właśnie, żeby no stunów nawalić mu, żeby nie mógł odhealować. Polipalek powinien być ogólnie dość wcześnie zbijany, bo bardzo mocno healuje, więc taka mocna przeszkadzajka. Jak widzimy, na pugu Hunter, uważany za nic, jest zabijany na samym końcu, z tego co widzę. A to powinna być właśnie taktyka w gildii, że ten Hunter jest na koniec zabijany, bo cel powinien podbiec do Huntera. Wtedy Hunter nic nie robi. Co tu mogę jeszcze wam doradzić? Aha, jak ktoś ma dobry gear PvP, można śmiało go tutaj wkładać. Tama się tutaj bardzo liczy. Jest to istotne. No im więcej stamy, tym większa szansa na przeżycie. I wcale to, znaczy tak, to jest bardzo skomplikowany boss, ze względu na to, ile tu jest tych kombinacji, umiejętności. No wiadomo, każda klasa ma swoją umiejętność i to wszystko tutaj te moby potrafią. Wykorzystują każdą możliwą opcję, jaką dostali. Więc jest to skomplikowany boss, nie powiem. Ale jest do ogarnięcia, pamiętajmy, że to jest, można powiedzieć, taka ustawka, której przeciwników jest tylko 10, a nas jest 25 osób, więc nawet jakby po 2 cele stanęły na targecie i przeszkadzały, to zostaje nam jeszcze cały czas 18, 7 osób, które mogą robić coś innego, bo wiadomo, no healerzy też są potrzebni, no ale to no, nie będziemy brać tu też nie wiadomo ile healerów. Cała filozofia. Jak sami widzicie, nie ma opcji, żeby tutaj przedstawić wszystkie umiejętności, wszystkie zestawienia, jakie są na tym bossie, no bo to wszystko zależy od tego, jak komputer wylosuje im umiejętności. Zwykle jest tak, że musi być określona liczba healerów, a pozostali będą nas nękać. Ale wszystko jest do ogarnięcia. To jest taki
boss na taki test, na znajomość przeciwnej rasy. Im bardziej znamy klasy, które są dostępne, tym łatwiej będzie nam robić tego bossa. W tym odcinku to wszystko. Zapraszam Was do sprawdzenia moich pozostałych odcinków i zasubskrybowania kanału. Jak Wam się spodoba, zostawcie dzwoneczka. Jak Wam się spodoba, zostawcie też lajka i komentarz. To dla mnie bardzo ważne i bardzo mnie cieszy każdy jeden komentarz. Tak więc zachęcam do tego i widzimy się w następnym odcinku. Na razie.